Siemanko, z tej strony Pietrasek, a to kolejny odcinek z serii 7 Days to Die na modzie Wild West. W ostatnim odcinku zabraliśmy się za budowę takiej naszej pierwszej bazy. No i miałem problem, bo zapomniałem, jak się budowało takie moje wejście. Znaczy nie moje autorskie, ale takie, które lubię. Ale wydaje mi się, że już sobie przypomniałem. Mianowicie buduje się je tak. Chociaż też nie jestem na 100% pewien, ale zobaczymy. Mamy takie to piękne wyjście. Założenie jest takie, że one będą, te zombiaczki, tutaj spadać. Tutaj se będą, no mam nadzieję. Teraz tak, bierzemy ten bloczek. I co? I stawiamy go... jak go stawiamy? Tak go stawiamy. O. Właściwie to nie tu, a tu. O, cyk. I cyk. I teraz wydaje mi się, że nam tutaj powinien wejść cały taki blok. Nie wchodzi. Czyli coś jest jednak nie tak. Coś tu popsułem. A, dobra. Tak by wchodził. Ale to tak nie może być. Z tego, co kojarzę, że ten blok wchodził cały tutaj i wtedy to pasowało tu. Czyli nadal jest coś nie tak z moją bazą. Da. No to porobiłem. No to kurde, to jakby to miało być? Tak? Nie no, jak tak? Tak to nie. A, dobra. Tak to by było. Usuńmy to. Usuń to. O. Teraz tak. Kurde. Znowu łupanie. Dobra, no. Muszę te bloku wybudować, bo zaraz przez te moje kombinacje to mi bloków zbraknie. Ej. Czemu to nie spada? Rama kształty. No tyle to nie, ale setkę. Setka może nam się przydać. Usuń to, bo tu też pewnie będzie źle. Znając moje zdolności architektoniczne. Ubudu? No, ubudu. Tu się pewnie trzyma rożkiem, kurna, milimetrem. No, dobra. Hop. Oła. Dobra. Teraz co? Tak. No nie. Bo tu coś jest jednak nie tak. Co ja tu mam za blok dziwny? Co ja tu postawiłem? A dobra, bo ja tu to mam. Coś tu popsułem znowu. Czyli tak. I tak. O, pięknie. Raz, dwa. Raz. Usuń mnie to. Dobra. I sprawdźmy, czy teraz by było dobrze. Tylko... zaawansowane. Obróć mnie to. O. Można. I tak to chyba było. Tak to chyba by było. I co dalej? Dalej musimy zrobić to samo tu. Coś mi tu znowu łazi. O. Dobra. Kto tu się... O, koleżka. Dzień dobry, panie koleżko. Z wojska. Chodź, dostaniesz jeszcze tutaj z bliska trochę w tyłko. O, pięknie! Jeszcze tamtego może bym zahaczył, co? To tam daleko sobie. Oj, nie trafiłem. No, chodź tu. Kurde. Czego nie trafią? O, pięknie z ukrycia. Umarł tak od razu? No to fajnie, bo dla nich jest dużo ekspa całkiem. Dobra. Mamy. Teraz co?
Mamy tak, czyli musimy zrobić na odwrót. Czyli tak. Pewno? No nie wiem. No tak, chyba tak. Chyba tak by było dobrze, co? O. U. Teraz tu bloki. O. Przepięknie. To mi się podoba. Ty, ta lampa to... On cię mówił tu blok? Nie. No to ta lampa mi przeszkadza jednak. Won. Lampa. Dobra. Tylko po co ja mam w takim razie teraz tu to? Szczerze to nie wiem. Rozwalmy to. Niech mi te X-y tu nie stoją, bo po co mi one tutaj? Tutaj to mi w ogóle niepotrzebne. Opla. Mam nadzieję, że całej bazy nie... Co mi tu tak... Hucznie to wszystko poleciało, jakbym tutaj u budynku rozwalił. Kurde, i ciągle zmęczony. Nie mam siła poziom trzeci, sztygar. Wytwarzaj sobie narzędzia jakości trzeciej, zadawaj narzędziami 20 więcej obrażeń i blokuj 60 otrzymywanych obrażeń za pomocą dowolnej siekiery. Weźmiemy to. Kurde, tu się non-stop coś tarabani, no. Weź zgiń. Da? Usuńmy to. Jeszcze ktoś? Coś? Ktoś? Nie. No dobra, mamy takie coś. Wydaje mi się, że to jest to, co chciałem uzyskać. I jeśli ta baza to jest ta, którą zawsze robiłem i wybudowałem ją tak jak zawsze, to nie jestem nadal pewien. To zombiaczki powinien sobie ładnie w środeczek tutaj chodzić i se spadać na dół. Mam nadzieję, że to tak będzie działało. Bo jak nie, to będziemy mieli zdziwienie podczas hordy. Delikatne. Delikatnie możemy się zdziwić. Tutaj jeszcze byśmy zrobili... Szczerze, to nadal nie jestem jakoś tak zadowolony. Coś mi tu nie gra. Szczerze powiedziawszy. Ale dobra. Będziemy się martwić potem. Jak zwykle. Kurde, nie! No nie! Zwiknąłem nogę, no na robocie. Ja pierdziele. No jak ja to uwielbiam. Kurde lebele, no. O kant, nie powiem czego. Albo nie powiem, dupy. To wszystko. Dobra, no. I teraz, obróć. Łobrót. I trach. Pyk, 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 pyk. No i jeśli ta baza będzie działać, to nam starczy na początek. To jest nawet pewnie dłużej niż początek. Na parę hord by nam starczyło. Jeśli to by działało tak, jak ja chcę, żeby działało. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie działać. Upał straszny. No to weź usuń. Nie wiem, po co ja to ulepszyłem w ogóle. Tylko tak dla testów było. Ulepszysz? Dobra, tam jeszcze ulepszy. I co? No i mamy jakieś takie zalączki. Będziemy to później sprawdzać. Idziemy na zadanko. Gdzie mam to zadanko w ogóle? Nie muszę czegoś odłożyć? Nie. Części elektryczne. Dobra, gdzie mam to zadanie? O kurde, to jest chyba ta... No, to jest ta łódka, co się tam bardzo denerwowałem na nią. Tak z tego, co pamiętam. Dobra, no życie. A gdzie ja rower zostawiłem? Tu. Ciekawe, jak będę jechał rowerem, to mi ta kostka będzie się tam troszkę nadwyrężała? Tak powoli jadąc? Nie, powoli jadąc nie.
Dobra, jedziemy na zadanko i widzimy się na miejscu. No i drodzy państwo, jesteśmy w naszej ukochanej lokalizacji. Weźmy sobie jajo i płyńmy. Mam nadzieję, że ta noga mi się zaraz wyleczy, albo inaczej. Ona się nie wyleczy, ale żebym nie musiał bardzo biegać, to bym chciał. Bo nie dam rady biegać. Ciekawe czy... O, jest drabinka, dobrze. Dziwne, że właściwie zadanie się zaczyna w samej lokacji już, a nie tak gdzieś tam na poboczu, no ale w sumie dookoła woda, więc... Dobra, kucamy. Robimy awanturę, ale po cichu. Masz w brzuch. Ktoś wstał? Nie. O, jest koleżka. Kurde. Wow. To bydle. Dobrze, że mi nic nie zrobił. Kto? Tylko spokój nas uratuje. Skąd to w ogóle bydle się wyjęło? Skąd one nadlatują? Co za dziadostwo. Czy się dobrze nie zaczęło, a już mnie zaczynają te ptasiory denerwować, no. Gorzej, że nie wiadomo skąd to się bierze. Tego nie ma, a jednak skąd się bierze. No, tam jest kolega. I tu. Może najpierw tamtego dziabniemy. Jak trafimy. Dobrze. Dostał. Kurde, dostał headshota po cichu i jednak. O, teraz to już mu starczy. O, teraz ty koleżko. Nie trać głowy. I opa! No teraz nam trochę lepiej idzie, nie powiem. Tylko że wtedy mówię, skąd te ptasiory się wzięły? Znaczy, może one się zaraz jeszcze wezmą. Nie wykluczam, że się znajdą. Dobra. Tu żeśmy wyczyścili, weźmy tutaj nasze skarby. Wyczyść obszar. No da, to jeszcze nie koniec, ale dobra. O kurde, stal. Pięknie. O i gwoździki akurat będą na skrzynie do bazy. A kolega gdzie biegnie? Nie ma co tak biec. Posiedź troszkę. Pięknie idzie. O. Skrzynka? O. To jest metalowe. Bardzo mnie ciekawi ta beczka. O, jak ciekawy woda. O, blok z wody spadł. Pięknie. Blok wody wpadł do wody. Woda tutaj to mistrzostwo. Dobra, amunicja, chętnie. A, mam taką pałeczkę, no. Szkoda, że nie lepsza, ale dobra, no. A, siekierka też. Tak trochę o kant. Ohoho. Nie skacz, zapomniałem. O. Pokazał się. Ja bym chciał w głowę ładnie trafić. Pokaż głowę, policjant. I pyk. Elegancko. No, tam mamy torbę, okej. Okay. Kurde. O, tak zrobimy sobie. I dobra, wchodzimy na awantury. Znaczy, o, może nie. Może nie tak do końca na awanturę. No, śpią bydluny. Jak ja bym tutaj tak zaszedł. Otworzył okno. Zamknął okno. On wybuchnie?
Oła. Drugi też wybuchnie. O skubance. Tamte pod wodę w ogóle pobiegły. Co tam się dzieje w ogóle? No i co teraz? Gdzie on jest? Chyba ja muszę je zabić. Żeby one mi tam nie poznikały za bardzo. Kurde. Ta woda to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ty, ale... Co to jest? Tu się... Aha, bo tu się blok zrobił. Kurde. Dobra, to nie ma żartów. To niech ta noga jeszcze 9 sekund. Jeszcze troszeczkę i będę mógł bardziej chyżo działać, a tak to trochę się boję. No, dobra. O, ty bydlaniu, bydlaniu. Ja pierdzielę, no. I znowu to samo. O, głupie, głupie ptaksiory. Dobra, to. Weź to tak. Gdzie jest mój nożyk, żeby zrobić porządek z pustymi? Teraz pójdziemy po te psy. Będzie lipa jak znikną, bo zadania nie zrobimy. Będzie lipenstein. Gdzie one są? O, coś tam pobiegło. O jest, patrz. No. Głupie. Gin. Dobra, mamy to. Nawet nie będę tam do nich spływał. Nerwicy dostanę z tym pływaniem, jak zacznę tam do nich płynąć. No trochę kipisz robiły policjanty. Nie ma co. Dobra, proszę otworzyć. Policja. Policja to już była i wybuchła. Macie coś ciekawego? Tak, klucze do drzwi, których już nie ma. No i co, to tyle nagród? Tyk, 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 tyk. No to tak, czyli tak jak ostatnio, kurna. Szału nie ma. Szału nie ma z nagrodami tutaj. Także chyba wracamy, no. Dobra, wracamy do handlarza. To już drogi wam nie będę pokazywać, bo nuda. Widzimy się na miejscu. Okidoki, jesteśmy. Oddamy zadanko i chyba przeniosę trochę rzeczy tam do tej naszej bazy. O, daj mi to. Siatka chłodząca też chętnie. Weźmiemy jakąś robótkę. Ale pójdziemy przenieść tylko nasze rzeczy. Tą siatkę chłodzącą bym gdzieś włożył, mogę? Ona gdzieś tam wejdzie. Wejdzie tam, gdzie jest miejsce, a miejsca za bardzo nie ma. O, lipka. No, dobra, to na razie musi się zostać, żeby się przydała, no. Towar. Handlujmy. Kup mnie to. Sporządzimy przez ruchu z biodra ze względu, no to zostawimy na razie. Jemu nic się nie zmieniło? No niezbyt. Książeczkę przeczytamy. Co nadaje? Lampy naftowe. O! Lampy naftowe, hełmy górnicze i lampki na hełmy. Lampka na hełm. Drogie to? W sumie to bym pewnie mógł... A, stal. No ale... Dobra, na razie starczy. Zróbmy sobie... Skrzynia, nie, jak to się nazywa? Taka do pisania skrzynia, kurde, z pudło na rzeczy z etykietą. O to mi chodzi. Ile tego jestem w stanie zrobić? 10. Tyle na razie zrobię. Weźmiemy część rzeczy. I na rowerek. Tyk, 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 tyk. No, szału nie ma. Oj, nie ten guzik. Wiesz, co masz. Okej. Lecimy na Szczecin. O, nawet tutaj ładnie tak mamy od przodu wejście. Bardzo nam ładnie to się wszystko ułożyło. Ale my musimy i tak naokoło. Dobra.
Zrobię sobie chyba jakąś drabinkę, wiecie? Żeby tutaj póki co włazić. Co jest? A, bo wszystkie bloki. Drabinka. O tak. I co? Jak sobie to zrobię? Na razie to sobie zrobię tak po prostu. No co jest? A, kurde. To może tu zaczniemy odtąd. To tak troszkę coś, o co tu chodzi? Czemu ja tego nie mogę jakoś tak... Wiecie co? Robię to od góry. Papier to ja zmienię się z tym. Bo te skrzynie to se zaraz walniemy. Nie wiem, czy na tym piętrze, czy na górze? No nie wiem. Chyba na górze będzie bezpieczniej. Zrobimy tam potem dach. Gdzie ja wychodzę? Zrobimy sobie potem dach tam na piętrze. I tam będzie nasz... magazyn z towarem. Puśćmy sobie muzyczkę. Elegancko. O, tyk. Jeszcze się robią? Nie. Zrobimy tak. Jedzenie. Pięknie. Tu będzie co? Picie. Tu będzie co? Rośliny. To tak wstępnie. Więc tak, jedzonko. To jest jedzonko. Mamy coś z jedzonka? Dobra, powiem szczerze, na razie to przerzucimy wszystko. Tak. Tak. Co reszta to na razie nam się przyda. To tak, tu już od razu puszki i piciu. Cała reszta na razie, o to odłóżmy tutaj. To też tu odłóżmy. No na razie, nie, może wiem, bo potem pojadę na zadanie i zapomnę, że odłożyłem. Bardzo to możliwe, że tak bym zrobił. Dobra. Dobra, koniec. Na razie. Tego. Grajka. Pełni. Rozwal, zupełnie przez to nie mogę dać. O. No i teraz coś czuję, że będę mógł. Nadal nie mogę, a jeszcze to, i spadnę sobie na kolce, coś tak czuję. A teraz? O co tu chodzi? O, dobra. Jest. To teraz to mi będzie przeszkadzało, bo jak tu zombiaki zaczną przybiegać, to one zaczną chcieć na tamto chodzić. Czyli musiałbym to tutaj rozwalić wszystko, żeby one same na tą drabinkę nie wlazły. No nic. Kurde, ten się tylko męczy. Dobra. Mamy to. Weźmy jeszcze, bo ja tu mam na rowerku rzeczy, dobra. Także o i o. No i pierwszy transport przyjechał. Gdzie ja tam to odkładałem? Tu. I tak to by wyglądało. I okidoki. A jeszcze tu muszę ulepszyć, żebym nie zapomniał. Bo potem będzie dupa zbita. Okej, dobra, na dzisiaj będziemy kończyć. Zrobiliśmy sobie zadanko, dokończyliśmy bazę. Nie będę wam pokazywał, jak przenoszę miliardy razy towar z tamtych skrzynek. Także dzięki, że wpadliście. Zapraszam na kolejne odcinki i bajo jajo, na razie.